Witam wszystkich. Myślę, że należy pogratulować obydwu drużynom za wspaniałą promocję futbolu. 5 bramek i jeszcze dodatkowo z 5 bardzo klarownych sytuacji z obu stron. Także to jest to, czego wymagają nas kibice i produkt pod tytułem Polska Ekstraklasa. Myślę, że zasłużyliśmy dzisiaj na to zwycięstwo i były takie bardzo decydujące momenty w meczu, gdzie przy stanie 3-0 mieliśmy słupek i mogła paść bramka na 4-0. Myślę, że to by załatwiło sprawę, ale tak się zastanawiam, co ja bym wtedy analizował. Myślę, że ten obraz byłby trochę zamazany i Śląsk... No, miałbym problem z analizą, a tak skończyło się. Jest materiał na pewno bardzo bogaty do analizy i myślę, że trochę lodu też nam się przyda, bo tak jest zwycięstwo, jest fajny mecz, zdobyć 3 bramki na Śląsku i stworzyć kolejne 3 albo i więcej klarownych sytuacji, to znaczy, że drużyna dobrze funkcjonuje. Obraz gry, mecz na pewno dziwny, obraz gry w pewnym momencie się zmienił, sprawiły też to wymuszone zmiany, które musieliśmy przeprowadzić. W przerwie zdecydowałem się na 2 napastników. Uznałem, że najlepszą obroną jest atak i wiedziałem, że tutaj 2 bramki Śląsk jest tak nieodliczalną i klasową drużyną mimo wszystko, że to może być za mało i później były niewymuszone zmiany Rambueny i Pazdana i tak musieliśmy tutaj sobie radzić, także ja nie jestem zły, jestem z drużyną razem, jak gdyby straciliśmy te 2 bramki, ale sztuką jest też utrzymać to do końca. Świetne parady tutaj bramkarzy, także no jestem szczęśliwy, zadowolony, że wygraliśmy i zaprezentowaliśmy się tutaj bardzo przyzwoicie, a może nawet lepiej. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie trenerze. Czy macie państwo jakieś pytania do naszego gościa? Ja mam pytanie właśnie o Pazdana i do Rambueny. Czy to jest coś poważnego, czy oni się przegrzali po prostu? No jakiś element bardziej przegrzania, wydaje mi się. No też jesteśmy na początku okresu przygotowawczego i trochę rzeczywiście gdzieś tam, czy to podświadomie, czy stracona bramka, siedliśmy. Później szukałem zmiany plizgi, żeby zagęścić trochę środek, ale już no, mieliśmy wymuszone zmiany inne, także ukrywam być może utrzymanie tego 3-0, być może trzeba było jakieś inaczej te zmiany przeprowadzić, aczkolwiek no nie mam sobie raczej nic do zarzucenia i to jest futbol, tu trzeba szybko decyzje podejmować i drużyna też to rozumie. Myślę, że tutaj Rambuena na jakiś lekki uraz narzekał i prosił o zmianę, miał też już żółtą kartkę, także że to już był ostatni moment na to, żeby go zmienić, a z Pazdanem no też nie uczestniczył w pełnym okresie przygotowawczym i także to jest praktycznie jego dwa tygodnie okresu przygotowawczego, ale świetnie zagrał tyle, ile mógł i to się ceni. Także mamy w kadrze wyrównaną mamy kadrę. Nie mówię, że super jakąś tam powiedzmy nie będziemy w tej chwili ferować i mierzyć wysoko mimo 6 punktów. Naprawdę mamy chłodne głowy i spokojnie podchodzimy do każdego meczu, tym bardziej do następnych wyjazdów. Ja myślę, że wielka różnica była w tym, jakim sposobem Jagiellonia nakładała się swoimi bramkowymi sytuacjami. Oni wykorzystali, aby się skoro každou svou šancu. My jsme měli především v druhé polovce dużo šancí na střelení dalších branek, ale brakovalo nám tam trošičku więcej možno agresivity, ale dla mnie nejvážnějším okamžikem toho meče byla 45. minuta, stálý fragment Žudrožny, kdy závodník nepokrytý v pole kárném střelí na 2-0 s gvistkem Senžu do přervy a potom v takových varunkách samozřejmě bylo trudno ten meč ještě nějak zrutit. Dostali jsme šipku ještě 3. branku, ale co mě potěšilo, bylo to, že jsme i za stavu 3-0 ukázali morál, válčili jsme alespoň o punkt, ale bohužel jsme ho nezískali.
Bardzo dziękuję, panie trenerze. Czy macie państwo jakieś pytania? Michał Wyrwa, Fakt, proszę bardzo. No, ja mam takie pytanie. To był akurat ten mecz, który kosztował pana najwięcej, jeśli tak najwięcej nerwów kosztowała panu to spotkanie. Czy już się zdarzyły takie bardziej dramatyczne mecze z udziałem pana drużyny, po których był pan, no nie wiem, no więcej nerwów do całego zespołu o dyspozycję dnia? Nie każdy mecz kosztuje dużo sił. Ale dzisiaj widzieliśmy przy linii bocznej, że ten szczególnie dużo kosztował. Ja myślę, że ja nie dělám różnicę między tym meczem. Ja żyję pro tu drużynę, ja żyję pro ten klub, także każdy mecz mnie kosztuje dużo, dużo sił. Także dzisiaj to nie była żadna wynimka. Filip Podolski, Śląsk, to proszę bardzo. Bardzo jest pan przerażony tym, jak wyglądają rezerwy Śląsko. Może kiedy schodzą ci najważniejsi zawodnicy, jak Mida, jak wtedy wygląda gra zespołu, że brakuje drugiej podstawowej jedenastki, która mogła być w każdej chwili. Absolutnie, absolutnie se s vami zgadzam. Ja mluvím celý čas o tom, jak nebędzie Śląsk mít na každej pozícii dvoch rovnocenných závodníků. Chicago nejenom trudný sezón, ale i trudná přišel, protože bez toho, jak chcete hrát v pucháre, chcete hrát v pucháre, není jiná možlivost, není jiná možlivost, musíte mít poprostu na každou pozici dva rovnocenné závodníky, jinak nemáte šanci. Jeszcze raz Michał Wyrwa. Panie trenerze, czy zgłosił pan do rozgrywek, czy wyraził pan swoje zdanie na temat Odeda Gawisza? Czy ten piłkarz będzie mógł zagrać z Rubią? Podle informacji, które mam, tak by Oded smiel zagrać. On, problem był taki, że on z nami prosto miał wczoraj pierwszy trening. Myśmy nie chcieli podejść to ryzyko w dnešním meči, aby po jednym treningu 45 minut, aby hned jsme ho dali do tego meče. Ale podle informací, co mám, by měl být k dispozici proti Brugge. A či Rafał Kujawa? Też będzie przez pana zgłoszony? Kujawa tam je ještě znak zapytania, tam musíme ještě podejít decyzie, jestli będzie ve Śląsku, anebo ne, jestli z jeho angažování zrezignujeme. My potřebujeme, jak jsem povedal, dužou kvalitu na každé pozici dvou závodníků, jinak nemáte šanci v tom rytmu, co my gráme každý třetí, čtvrtý den, ještě v těch varunkách, které byly Dzisiaj, které byly na Rudaru. Poprostu to musí vlastitelé klubu vědět a musí za toho reagovat. Já nemůžu nic věcej robit, než o tom stále mluvit, gadat, jak chceme získat nějaký sukces. Musí to být popis. A pana zdaniem, na których pozycjach brakuje tych zmienników? To jest więcej pozycji. Proszę? To nie jenom jedna, nebo dwie pozycje. Ta jakost, aby była srovnana, abyste mohl tu rotację robić. Czy na większości? Na większości. Jeszcze raz chwilę Podolsku. Czy te dwa mecze dzisiaj, czwartek, w takich warunkach pogodowych mogą się odbić na następnych meczach, już na następny czwartek, jak drużyna fizycznie? Tak, ja myślę, że ta druga połowa ukazała, że fizycznie miał przeciwnik większe problemy, paradoksnie, który się mógł przygotować, nie wiem, 8 nebo 9 dni, jenom na mecz z nami. Myślę, że drugi poločas jsme hráli jenom my, měli jsme dużo situací, sporo situací, takže tam si myslím, že by neměl být takový problém, ale pravda je taká, že ty varunky, jak s Rudarem, Černogůře, tak i Zišej, byly extrémné. Ale to není, to je poprostu jenom konstatovaně, to není žádné alibi. Děkuji.